Witam serdecznie, Paweł Emilianowicz. Zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka Zarzecze 26. Kolejny odcinek Zarzecze 26. Dziś razem ze mną Paweł. To może zaczniemy po prostu, jak ci minął dzień? Stresowałeś się przed przyjściem? Czy się stresowałem? To może nie, ale gdzieś tam czekałem w sumie na ten odcinek dzisiaj. Myślałem o nim. Jak mi minął dzień? No, standardowo wstałem, pojechałem do pracy, wróciłem troszeczkę do domu z dziećmi i zaraz się trzeba zbierać i na trening. Czyli dobrze. Czyli dobrze, tak. Czyli standardowo dobrze. Nie narzekam. Generalnie możecie widzieć zwykle z uśmiechem na twarzy. Jakieś takie pozytywne nastawienie od ciebie bije. No, mówię też w szatni czasami, że jestem taką pozytywną barwą tej szatni. Cieszę się bardzo, że jestem tak odbierany. Staram się gdzieś tam tą pozytywną energię też, żeby ode mnie ona wypływała. I chyba tyle, no. Dobre emocje, pozytywna energia, to też można podsumować takimi słowami ostatni mecz z Szepietowem, 8-2, dosyć hokejowy wynik. No zgadza się, hokejowy wynik, ale jednak to jest wielki plus i komplement w naszą stronę, w naszą drużynę. Zakończyć rundę wynikiem 8-2 z Szepietowem, to jest drużyna też taka dość solidna. No to chyba bardzo, bardzo dobre zakończenie, jeżeli można tak podsumować całą rundę. Cieszy Was to? Bardzo, bardzo nas cieszy. Jest to dla Was taki prognostyk może na dalszą część sezonu? Na tą nową rundę oczywiście wiosenną. Na pewno jest to nas prognostyk na następną rundę. No, chcemy wygrywać wszystkie mecze. Gdzieś tam zdajemy sobie sprawę, że mieliśmy 3 remisy w tej rundzie, z czego te 2 remisy to były, przyjęliśmy jak przegrane, bo pozwoliliśmy sobie odebrać zwycięstwo, ale na następną rundę no, chcemy poprawić te nasze błędy, tracić też również mniej bramek, więcej oczywiście strzelać, wszystkie mecze wygrywać i jak to mówią, lecieć po swoje. 14 wygranych, 3 remisy. Wynik tak naprawdę można by powiedzieć na lidera, ale jednak nie. 2 punkty straty do Wasilkowa. Coś to dla Was znaczy? Znaczy, może powiem tak, ogólnie oceniając naszą rundę, oceniłbym ją wysoko, na dobrze albo na nie bardzo dobrze. Ale to prawda, nie dość, że tych meczów wygrywaliśmy aż tyle, a tylko 3 zremisowaliśmy. I mimo to, że jest jakaś drużyna na pierwszym miejscu przed nami i z 2 punktami przewagi, można powiedzieć, że jest mały niedosyt, ale zdajemy sobie sprawę, co trzeba poprawić na następną rundę i nie pozostajemy tam, nie zostajemy na laurach i idziemy dalej. Zbierasz ostatnie minuty gry, jesteś wychowankiem klubu, dokładasz swoją cegiełkę do tego powrotu, do trzeciej ligi, tego planu odbudowy. Jak to jest wchodzić na te końcowe minuty? Jak to jest wchodzić na końcowe minuty? Bo wiadomo, że chciałbyś na pewno od pierwszej zaczynać, chciałbyś ich zbierać jak najwięcej, ale jednak są takie decyzje, a nie inne. Jak każdy chciałbym grać od pierwszych minut i jak każda ambitna osoba chciałbym grać jak najwięcej, ale zdaję sobie sprawę, że wchodząc na te minuty muszę dać siebie jak najwięcej i tyle, jak najwięcej dać drużynie, jak najwięcej dać sobie i żeby też dawać jakieś argumenty trenerom poprzez nawet moje te wejścia na kilka minut czy na kilkadziesiąt minut, żeby dawali szansę więcej. Jeżeli mowa o trenerach, to wynik 14 wygranych, 3 remisów, czyli brak porażek w tym sezonie, tak samo trafione niejednokrotnie zmiany, dobra zmiana ustawień taktycznych na drugie połowy, to wszystko daje swoje rezultaty. Czy wy jako zawodnicy to zauważacie? No, zmiany trenerów na pewno nie są też przypadkowe. Jeżeli trenerzy decydują się
na jakieś zmiany w czasie pierwszej czy drugiej połowy, to też są na pewno poprzedzone treningami w tygodniu. Także na pewno wiedzą, co robią i wiedzą, kogo wpuszczają, śledzą w treningach każdego i każdego z osobna formę i dlatego decydują się na takie roszady, na takie zmiany. Jak wy oceniacie tą pracę stricte na Pracę boisku? trenerów? Tak. No, moim zdaniem bardzo wysoko oceniamy pracę trenerów. Tak na dobrą sprawę, no, bardzo profesjonalnie podchodzą do tego, mimo tam, że czasami ktoś tam jakieś czasami komentarze pisze, że też zdarzało się zmienić trenera. No, dla mnie troszeczkę jest to niezrozumiałe przy tylu wygranych i tylko trzech remisach, mimo to, że Wasilków jest przed nami, ale strzelając tyle goli i wygrywając praktycznie każdy mecz. I czytając potem takie komentarze, że zmienić trenerów albo zmienić trenera, no takie trochę niezrozumiałe. Z naszej perspektywy, tutaj piłkarzy, no podejście trenerów jak najbardziej profesjonalne, jak najbardziej robią robotę, podchodzą bardzo solidnie do tego wszystkiego, co robią. I gdzieś tam bez wazeliny można stwierdzić, że jak najbardziej podchodzą bardzo solidnie do swojej pracy. Nawet powiem szczerze, że gdzieś tam czasami nawet są widziani na siłownię, także nie tylko ze strefy tam ze względu Analitycznych, tak? analitycznych, tak, podchodzą bardzo dobrze, ale też dbają gdzieś tam i o fizyczność swoją. A trener Patryk nawet ma jakieś tam rekordy na wyciskanie klatki, także zaraz po mnie jest to druga osoba, która wyciska najwięcej. Jesteś wychowankiem klubu i jak to się u ciebie zaczęło? Zaczęło się tak, jak tutaj oglądałem te filmiki, jak u każdego innego. Gdzieś tam za mało lata się grało na podwórku, czy na asfalcie, czy na trawnikach. Robiło się bramki z słupków jakichś tam, z kamieni, z plecaków, czy z drzewek się przesuwało, drzewka się wyrywało i się po prostu grało. Z czasem tam się słyszało, że jakieś są szkółki, wigier i tak dalej, i się próbowało iść. W moim przypadku mój starszy brat grał. Wygra gdzieś tam w tych Żakach, czy gdzieś tam w którymś tam roczniku. No i zawsze chciałem ja również iść w ślady brata. A w ogóle moja rodzina jest też związana z Wigrami, bo wcześniej też wujek grał w trzeciej lidze. Także zawsze do tej piłki ciągnęło. No i tak z czasem tata zapisał mnie na to, do tych Wigier i poszliśmy i tak człowiek szczebla na szczebel, z roku na rok gdzieś tam awansowywał, że aż w końcu z drugiej drużyny trafił do pierwszej. I tak to mniej więcej wyglądało. Byłeś wtedy do pierwszej drużyny trafiłeś, jak Wigry były w drugiej lidze, tak? Tak. 2013-14? Nie, 13 to już troszeczkę tych występów miałem w drugiej lidze. To był bodajże 2011 rok, gdzie Okej, okay. Czyli trafiłem. o wiele, wiele wcześniej. Można powiedzieć, że pamiętasz dla naszych młodszych widzów takie zamierzchłe czasy, gdzie jeszcze oni pewnie stawiali w akademiach swoje pierwsze kroki, czym teraz stawiają. Więc co mógłbyś powiedzieć dla tych młodych chłopaków, którzy są u nas w akademii, chcą przebić się do tego pierwszego zespołu? Ty miałeś taką możliwość, udało ci się. Jaki jest klucz? Myślę, że często młodzi sobie nie zdają sprawy, że konsekwencja jest właśnie kluczem do tego sukcesu. Czasami, jak dla każdego, nie chciało się chodzić na treningi gdzieś tam do tych juniorów czy do drugiej drużyny nawet, ale jakaś tam konsekwencja i sumienne chodzenie na tych treningów właśnie pozwoliło gdzieś tam się rozwijać dla człowieka i w pewnym momencie nawet człowiek nie zdawał sobie sprawy, a już został zaproszony do pierwszej drużyny na treningi. Więc no myślę, że ta konsekwencja, żeby byli konsekwentni w tym, co robią i przede wszystkim chyba to. Co czułeś, gdy dostałeś to zaproszenie do pierwszego zespołu? Pamiętasz? Ja pamiętam tę sytuację, bo to była sytuacja jeszcze ze starego prezesa, pana Dariusza Mazura. To w sumie on chyba zdecydował wraz z trenerem. Wtedy chyba był trener, z tego co się nie mylę, do pan Donatas Wencewicius.
Tak mi się zdaje. Przepraszam, Marek Witkowski. Okej, Marek Witkowski. I on gdzieś tam przyszedł do nas, czy na mecz, czy na trening, no i zdecydował tam zaprosić się mnie i tam jeszcze może jednego czy dwóch z tej drugiej drużyny. I to były nasze pierwsze treningi. No, euforia, wiadomo, jak to się widziało, chodziło na mecze wcześniej. Jeszcze wtedy był stary stadion, chodziło się na mecze, więc to było coś, to było przeżycie, no. Jak widzisz teraz naszych juniorów wchodzących do tej drużyny, widzisz tam samego siebie? Czy widzę samego siebie? Nie wiem, czy widzę samego siebie, ale powiem szczerze, że jeżeli patrząc na te zaplecze nasze, no to jest z czego wybierać. Także tak jak powiedziałem, jeżeli ci zawodnicy młodzi będą konsekwentni i będą chcieli tam naprawdę dążyć do tego celu i skupią się na piłce, na szkole, gdzieś tam na tych dobrych cechach, no to myślę, że bardzo krótka droga może im się stać w przeciągu roku, dwóch czy trzech i mogą trafić właśnie tutaj do czwartej ligi albo już niebawem, mam nadzieję, do trzeciej. Pozostając w temacie pierwszego zespołu, kto jest dla Ciebie takim przyjacielem w drużynie? O kurde, jedną osobę wybrać to ciężko byłoby powiedzieć, ale jesteśmy zżyci w szatni, bo ogólnie mamy w szatni bardzo dobrą atmosferę. Jesteśmy wszyscy pomocni, zżyci ze sobą, ale naprawdę, jakbym miał już tam wybierać jakieś tam kilku osób, bo jedno to na pewno. Załóżmy trójkę, Trójkę, top 5, top 5. top Top 5 5, bo może nie być chcę top 5. skrzywdzić, bo naprawdę jest ich dużo i nie chciałbym skrzywdzić. No to na pewno Radek, Gulbi, Guzek, Koza, Milewski, Fiedzia. No, mógłbym wymieniać jeszcze następną piątkę, ale no, się mówiliśmy na piątkę. No nie chciałbym skrzywdzić, a też dobre relacje Możesz mam z trenerami. chyba teraz trener Patryk będzie czuł się skrzywdzony Właśnie nie, lęku. celowo ominąłem trenera Patryka, bo trener Patryk nie jest z szatni, choć Tak. jest jeszcze bodajże w kadrze, ale trener Patryk jak najbardziej. Też kiedyś debiutowałem z nim w pierwszej drużynie i trenowałem, także trener Patryk jak najbardziej, jak najbardziej. Jest między wami taka więź pewna. Widać to, czy podczas rozgrzewek, treningów, No jest to coś innego. lubimy się, wspieramy się, lubimy się, znamy się już tyle lat i graliśmy, trenowaliśmy razem i chodziliśmy gdzieś tam zawsze, czy zjeść, czy tam na jakieś kawy, czy też zdarzała się jakaś impreza poza treningami, także no, no znamy się, lubimy się i no, taka przyjaźń można powiedzieć. Masz jakiś aktualnie swój ulubiony klub? Oprócz Wigier oczywiście. Mam, u mnie jest niezmiennie Real Madryt i zmiennie Manchester United, Czyli bo jak zagrają, jak jest zagrają, tak, taki to. sezonowy trochę, ale jakoś działają mi troszeczkę na nerwy ostatnio ten Manchester przez tam Ostatnio ostatnie powiedziałeś, że kilka parę lat. lat. No. Przez ostatnie kilka lat działają mi na nerwy, tak. Ale Real Madryt jest niezmiennie. A piłkarz? No zawsze Cristiano Ronaldo mi się podobał. Tam gdzie chłopacy zawsze stawiali, w większości stawiali na Messiego, ale mi akurat Ronaldo. No ja wychodzę jeszcze z takiej epoki jak Zidane, jak Beckham, Ronaldinho, także z Barcelony również. Od takich piłkarzy, no, jakbym miał powiedzieć, no, w dzisiejszej tej erze, epoce, no to zdecydowanie Haaland, Mbappé, Bellingham, Musiała. Także jest też czego wybierać. Na czym się wzorować, mimo to, że oni są młodsi. Chyba teraz najlepsza część, jednostka wszechczasów. Jakie ustawienie, jaki pomysł? Ustawienie będzie 3-5-2 i pomysł na jednostkę mam taką, że przygotowałem się leciutko i tutaj widziałem, że chłopacy robili jedenastkę z Barcelony, z Realów, z takich naprawdę najlepszych klubów, a ja troszeczkę nietypowo zrobię, bo zrobię na przestrzeni 10-15 lat z Wigier Suwałk, z drugiej, z pierwszej ligi. No to na bramce będzie Karol Salik, solidna postać, wieloletni bramkarz Wigier. Na trójce obrony damy Łukasza Sołowieja, aktualnie gra w Puszczy Niepołomice w Ekstraklasie. Andrzej Niewulis i już nie grający, ale jest gdzieś tam trenerem w Akademii, Przemysław Makarewicz, na pewno dla starszej publiczności znani. Piątka pomocników, no to damy na skrzydła, na wahadła damy Karola Mackiewicza i na prawe Damiana Kądziora. Bo chyba tych postaci nie trzeba przedstawiać.
W środku damy na dziesiątkę Maćka Makuszewskiego i troszeczkę niżej damy Aleksandra Atanackowicza i Marcina Tarnowskiego. No i z przodu damy dwójkę naszych napastników, też wieloletnich i bardzo solidnych i bramkostrzelnych, Grażywiedasa, Mikulenasa i Daniela Łowniuka. Trójka do sztabu. No to zdecydowanie jak najbardziej można polecić naszą trójkę aktualną. Jeżeli chodzi o doświadczenie, może jeszcze są gdzieś tam niedoświadczeni na szczeblach drugo- i pierwszoligowych, ale profesjonalnym podejściem i wiedzą i jakimiś tam przygotowaniami jak najbardziej nie ustępują dla nich. Jeśli jesteśmy w tych tematach okołoszatniowych, jakaś może anegdotka? Anegdotka. Kiedyś w drugiej drużynie, to też gdzieś tam było około 10 lat temu, był u nas taki kierownik drugiej drużyny, Budkiewicz. I on robił coś takiego kiedyś, że jak mieliśmy na przykład na wyjeździe mecze, to przed wyjazdem z suwałk wypuszczał gołębie. Gdzieś tam przy szatni, załóżmy, i te gołębie całą trasę za nami nad autobusem leciały i lądowały tam przykładowo. Jak graliśmy, załóżmy, w Mońkach, to wylądowały w Mońkach. On je łapał potem do klatki i z powrotem wypuszczał, jak wracaliśmy do Suwałk. I no, to było takie śmieszne i zabawne. No to może taka anegdotka. Dziękuję bardzo za oglądanie.